Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pokażemy wam, jak wygląda ostatni raj na ziemi. Raja Ampat to przede wszystkim egzotyczne wysepki, domki przy plaży, piękna rafa koralowa i bogaty podwodny świat. Bo później nam wyłączyli prąd i wiatrak i się zrobiło okropnie duszno, po prostu okropnie duszno. Pierwszy przystanek to było snurkowanie, które było po prostu mega, mega konkretne. Tyle kolorów, co my tam widzieliśmy, to nie widzieliśmy nigdzie indziej. Na koniec dnia jeszcze widzieliśmy delfiny, także mega super. Lepszego zakończenia nie mogliśmy sobie wymarzyć. Dzień dobry, drugiego dnia na Raja Ampat z kawusią. O, już koniec. Ale ja Patryk więcej. Ma, zobaczcie, to już mam dolewkę. Ogólnie dobrą mają tu kawę w tym naszym hotelu, w tym naszym resorcie. Resorcie. No, jak się spało? Bardzo dobrze się spało, naprawdę fajnie się spało. I tak do około 12, bo później nam wyłączyli prąd i wiatrak. I się zrobiło okropnie duszno, po prostu okropnie duszno. Ale daliśmy radę. Później jak już zasnęłam, to już spałam chyba do 5 rano. A później jak już się przebudziłam i znowu zasnęłam, to aż do 7.15. A o 7 przypominam, mamy śniadanie. Także trochę zaspaliśmy na śniadanie, ale zdążyliśmy mimo wszystko. Dzisiaj było jajko, były parówki, był tost i był ten. Co był jeszcze? Naleśnik z czekoladą. I był naleśnik z czekoladą. Ogólnie bardzo dobre mają tutaj jedzenie. Wyspa Kri jak na razie nie zawodzi nas. Jak na razie na plus, no. No. Chociaż z rana troszkę padał deszcz, ale już widzę, że w tym momencie pogoda jest znacznie lepsza. No, a za chwilę wyruszamy na wycieczkę. Właśnie. A za chwilę wyruszamy na wycieczkę. To ci zabrałem, co mogłeś się pochwalić. No, za chwilę wyruszamy na wycieczkę, będziemy płynąć na taki ładny punkt widokowy i jeszcze będzie snurkowanie. Także... Jeszcze pewnie jakieś więcej atrakcji innych ciekawych. No, lunch chyba też tam mamy, także no fajnie. Fajnie się dzionek zapowiada. Dzisiaj mamy bardzo aktywny dzień, bo wcześnie z rana, no w sumie może nie tak wcześnie, bo jakoś po godzinie 9 wybraliśmy się na wycieczkę po Raja Ampat, po kilku takich mega bardzo fajnych miejscówkach. Pierwszy przystanek to było snurkowanie, które było po prostu mega, mega konkretne. Tyle kolorów, co my tam widzieliśmy, to nie widzieliśmy nigdzie indziej. Gdyby nie to, że wczoraj widzieliśmy żółwie koło naszego hotelu, pensjonatu, to tutaj byłoby zdecydowanie ciekawiej. Tam jednak te żółwiki wygrywają. Teraz przyjechaliśmy na przerwę na bezludną wyspę. Być może nawet jest bezludna, bo praktycznie nikogo tutaj nie ma, a z góry wygląda ona dosłownie jak raj na ziemi i jak widzę tego typu miejsca, to nie dziwię się, że Raja Ampat nazywana jest ostatnim rajem na ziemi. Czy jest ostatnim? To nie wiem. Na pewno jest rajem na ziemi, bo naprawdę jest tutaj mega w ogóle konkret. Wszystko co do tej pory tutaj mogliśmy, wszystko czego mogliśmy do tej pory tutaj doświadczyć, zachwyca. A przed nami jeszcze zwiedzanie punktu widokowego Piainemo, czyli takiego
jednego z najpopularniejszych tutaj na Raja Ampat. Także coś czuję, że jeśli dopłyniemy tam najprawdopodobniej za jakąś godzinkę, to będziemy po prostu zachwyceni. I już teraz mogę powiedzieć wam, że nie żałujemy, że zdecydowaliśmy się na to, żeby przylecieć tutaj na Raja Ampat. Bo już mieliśmy taką małą dyskusję, czy jednak może zrezygnować, bo ta pogoda miała nie być najlepsza, ale jesteśmy tutaj, deszcz nie pada w sumie. Coś tam padało chyba w nocy, ale nic na tyle, co by nam przeszkadzało, a dzisiaj jesteśmy i przed nami jeszcze świetny dzień. Na brzegu, proszę państwa, jest dużo kawałków rafy powyrzucanych i można tutaj znaleźć na przykład coś takiego, co tutaj jeszcze mamy. Bardzo w ogóle dużo takich wielkich muszelek. Tutaj też coś mam fajnego. Indonezję zawsze wymienialiśmy w trójce naszych ulubionych krajów, które mieliśmy okazję odwiedzić, obok Szkocji, Islandii, Gwatemali, Meksyku, ale myślę, że po tej podróży, wiem, że to jeszcze jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, bo jeszcze wiele przed nami, to ta pozycja Indonezji na tych listach będzie jeszcze bardziej mocniejsza i jeszcze wyżej będzie się ona znajdowała, chociaż oficjalnie takiej listy nie prowadzimy, ale czasem ktoś zapyta, jakie są wasze top 3 ulubione kraje, to najczęściej wymieniamy właśnie Indonezję, Gwatemalę i nieraz Szkocję, nieraz Islandię. To zależy, czy wymieniam ja, czy wymienia Milena, bo nieraz troszeczkę się to różni. I mamy małą przerwę na kawkę. Powiem wam, że w piękniejszym miejscu kawy nie piłam. Jest tu po prostu przepięknie. No, raj na ziemi. Tak jak mówią, że Raja Ampat to ostatni raj na ziemi, to ja się z tym w 100% zgadzam, bo to jest, zobaczcie, no raj, przepięknie. Właśnie jedliśmy też smażone banany, snurkowaliśmy, widzieliśmy sobie rekina, pięknie. Coś czuję, że zostaniemy tu dłużej, bo tak nam się podoba. No raj, naprawdę raj. Jak nie wiecie, gdzie polecieć na wakacje, na urlop, Raja Ampat będzie strzałem w dziesiątkę. Nie oczekujcie luksusów, oczekujcie raju. Patryk właśnie lata dronem, także widoczki też będziecie mogli sobie zobaczyć, jak tu z góry wygląda, a wygląda pięknie, bo już widziałam. Mamy właśnie przerwę, pijemy sobie kaweczkę i powiem wam, że no raj na ziemi. Jeszcze w tak pięknym miejscu nie byliśmy nigdy. Kawka, łódka, rafa, te. Chciałam powiedzieć wieloryby, ale bym skłamała. Rekiny, no po prostu coś wspaniałego, naprawdę. Jesteśmy już na drugim snurkowaniu. Powiem wam, że bomba. Lepszej rafy nigdzie nie widzieliśmy. No wow, 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 wow. I zaraz jedziemy, zaraz tylko wskakujemy na łódkę i jedziemy na punkt widokowy. Jesteśmy już objedzeni, zjedliśmy rybę, była pyszna ryba, ryż i warzywa, a teraz idziemy na punkt widokowy, mamy do przejścia 300 schodków, tutaj ziomeczek powiedział, że to jest około 10 minut, także idziemy. Będą fajne widoczki? No będą, na to liczę. Zmęczyłem się, ale proszę państwa, jesteśmy.
wyglądam, proszę Państwa, jakbym co najmniej przebiegł maraton, ale musicie uwierzyć mi, że jest tutaj tak strasznie gorąco, a u góry tutaj na tarasie widokowym praktycznie nie ma cienia. A jeszcze tam robiłem zdjęcia, latałem dronem, więc spociłem się strasznie, ale teraz powoli zbieramy się już do zejścia na dół, za chwilę wsiadamy na łódkę i płyniemy z powrotem na naszą wyspę Cree. I powiem Wam, że to był świetny dzień, w ogóle super, że zdecydowaliśmy się dołączyć do tej wycieczki, bo mogliśmy między innymi snurkować w dwóch fajnych miejscach i zobaczyć jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w całej Indonezji i na pewno jeden z najpiękniejszych tutaj w archipelagu Raja Ampat. Na dół schodzimy po schodach, także jest już tutaj o wiele przyjemniej, bo jest dżungla, jest dużo cienia i jest trochę wiatr, także spoko. Jak byliśmy u góry, to proszę Państwa, punkt widokowy mieliśmy praktycznie tylko dla siebie. Teraz jesteśmy już prawie na dole i przypłynęła w sumie wycieczka co najmniej kilkudziesięciu osób. Także gdybyśmy weszli na górę w tym samym czasie, to myślę, że tak fajnie by nie było. Bo tłum to zawsze jest coś, co wolelibyśmy uniknąć. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakichś turystycznych miejscach, to najlepiej nacieszyć jest się nimi w samotności, a nie w tłumie. Na koniec dnia jeszcze widzieliśmy delfiny, także mega super. Lepszego zakończenia nie mogliśmy sobie wymarzyć. Dopłynęliśmy. I nie wiem, czy dzisiaj rozczeszę moje włosy, bo po prostu... No musisz do kolacji, świata, żeby jakoś wyglądać. No, muszę je umyć, ale... Coś nie widzę tego. Dzisiaj dostaliśmy taką wypasioną kolację, bo są nawet krewetki takie pieczone, smażone w cieście. No, mnie bardziej interesuje ten taki placek, który wygląda jak kotlet schabowy. Nie. Bardziej placek ziemniaczany mi się wydaje, ale w ogóle mega dobre mają jedzenie. Jest w formie bufetu? Jest tam kolejka. Bufetu. Zawsze jest kolejka do jedzenia. Mm. No, taki placek ziemniaczany z kukurydzą. Bardzo dobre. Dzisiaj w ogóle owoce morza, bo tu chyba jakieś kalmarki. No właśnie nie wiem, co to jest. Ale, ale wygląda bardzo apetycznie. Codziennie codziennie podają nam jakieś ryby. Wczoraj był taki ogromny stek, nie wiem z jakiej to było ryby, ale przepyszne. Przedwczoraj były takie kawałki smażone, no w ogóle przepyszne mają jedzenie. I ciągle świeże ryby, owoce morza, no naprawdę. Straszyli tutaj w komentarzach, że jedzenie takie sobie, że ludzie się nie najadają, ale my polecamy bardzo. Zresztą zobaczcie, jaki Patryk sobie kobiet nałożył. Ja też. Dobra, do smacznego, trzeba jeść. A w kolejnym odcinku zmierzymy się z pewnymi niedogodnościami życia w dżungli. Czeka nas spotkanie bardzo bliskiego stopnia z ogromnym pająkiem. Oczywiście nie zabraknie też pięknych widoków. To możemy Wam już teraz zagwarantować. Mam dla Was ciekawostkę z rana. W tym oto kubeczku na kawę jest karaluch. Także obserwuj po więcej. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.